Sorry. Właśnie sobie ściągnęłam najnowszy program na Windowsa 10 i to się nazywa Ultra Screen Recorder. I jak zauważyłam, jak działa i że jak naprawdę mogę nagrywać obraz ekranu z komputera i do tego jeszcze z dźwiękiem, to jest coś niesamowitego. Dokupię jeszcze do tego mikrofon i będzie ekstra. Jeszcze nie wiem, na co mi się to przyda, ale zapewne jeszcze w przyszłości mi się do czegoś przyda. Ale to jest coś niesamowitego. Istna incepcja. Coś czadowego. A jeszcze teraz dopiero jest już 11:30, 10 wieczór i dopiero teraz przyszła mi paczka z niesamowitą przesyłką, którą bardzo, bardzo od dłuższego czasu chciałam i w końcu będę to mieć, czyli CD player, taką co wszędzie się widzi w internecie. Zwłaszcza to jest popularne wśród K-poperów, a jak zobaczyłam zdjęcia na Pinterestie, jak są wystroje tych wszystkich K-popowych pokoi właśnie z tym CD player, to byłam tym zaintrygowana, to jest coś fantastycznego. Tutaj w pracowni jedynie brakuje mi tego, że jest tutaj strasznie cicho, a muzykę, którą puszczałam z pokoju dalej, jest praktycznie dla mnie niesłyszalna, a jak puszczam na maksa, no to myślę, że raczej sąsiadom to nie pasuje, nawet jak chyba puszczam Czajkowskiego, ale... Więc jestem bardzo szczęśliwa, że w końcu będę miała swój CD player, ten mniejszy, właśnie gdzie będę mogła w poszczególnych pokojach, jak będę, słuchać płyt, które mam już niemało w swojej kolekcji, więc mam co słuchać. Ale najpierw muszę pójść do paczkomatu teraz. Będę przy paczkomacie o 22:00, czyli raczej nie będzie ruchu chyba, co nie. I nawet nie chciałam się dzisiaj w ogóle malować. A ta brew jest jakaś taka... Zepsuła mi się ta brew. Ta brew jest moim zdaniem idealna, a ta do tej nie pasuje. I nadal mam zimno na ustach, jakoś, nie wiem, mam osłabioną odporność, zawsze przy przesileniu. A dzisiaj mam wiosenną bluzeczkę, która jest cudowna, z odkrytymi ramionami. Teraz dosłownie naprawdę widać, jaka jestem blada, ale tak to nie jest źle, najbardziej blada jestem na nogach, bo nigdy w życiu nie opadałam nóg, bo nigdy, jak było słońce, nie wychodziłam w spódniczkach krótkich, w spodenkach, nigdy, nigdy, bo najbardziej z kompleksów u siebie mam właśnie między innymi nogi. Zawsze ten kompleks miałam, mam i będę mieć pewnie. Dobra, idę po paczkę. A potem znowu będę się bawiła z tym screen records. Jeszcze znajdę do tego zastosowanie, jeszcze znajdę, na pewno. Przyszła. Ogólnie jak spokojnie było. Tak spokojnie było na ulicach, nie pamiętam kiedy. Dzisiaj sobie trochę pomalowałam. Trochę jakiś robiłam projekt, taki właśnie bardziej rozluźniający. I tak naprawdę jeszcze tego nie skończyłam, więc nie wiem, co z tego wyniknie. Przy okazji też to sobie wszystko nagrywałam oczywiście. Jak na razie to wygląda tak. Powinnam jeszcze zamalować to wszystko i w ogóle tak właśnie specjalnie zrobiłam, żeby mieć tekst. Z tego, bo to jest zdecydowanie bardziej ciekawe. Może to schnąć jeszcze kolejne 24 godziny. A po drodze jeszcze spotkałam jedynie kotka. Niestety nic dla niego nie miałam. A miauczał. Chyba był głodny. No, chyba był głodny. Niestety nic dla niego nie miałam. Jeszcze robię jakieś takie ramki, żeby robić takiego, takie zawirowania. Z daleka nawet to spoko wygląda. A jeżeli się przyjrzeć temu z bliska, to już nie za bardzo. Czy muszę to kończyć? Ale najpierw muszę zobaczyć, czy wszystko z moją przesyłką jest w porządku. Mam nadzieję, że tak. Trochę tam coś grzechotało. Gdzie jest mój scyzoryk? Używałam go przed chwilą. Przecież używałam to przed chwilą, jak to cięłam. No bez jaj, gdzie jest mój scyzoryk? Znalazłam. Nie wiem do tego powiedzieć, jak to otworzyć, bo to tak szczelnie zapakowali. Ajajaj. Po prostu wszystko muszę rozwalić. A! O Jezu. Jest! Dostałam się w końcu, jej. Jest! Jest mój CD player. Był w innych wariancjach, ale oczywiście na Allegro było dostępne białe, jak tylko widziałam. Szkoda, chciałabym mieć niebieskie albo czarne. To jest rachunek, oczywiście. Dziękujemy za zakupy, serdecznie pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Ale śmierdzi ta folia. Dobra, tak się nie mogłam tego doczekać. W końcu będę słuchała tej muzyki. To znaczy swoich płyt. Głównie tych klasycznych chciałam tu słuchać. Otwieram. Wow. Oczywiście instrukcje. Wow.
wow, wcale czat. I oczywiście pilot Stanley. Pewnie chyba tego raczej sobie nie przyczepię. Jeśli bym chciała przyczepić, to oczywiście jeszcze dołączyli do tego i odpowiednie jeszcze śruby do tego dodali. Super. Raczej tego nie użyję i oczywiście trzeba podłączyć też. Dobrze, że w środku było zabezpieczone. Ale dziwnie. Jedyny minus tego jest to, że tu nie ma ochrony na tą płytę, więc trzeba uważać. Super. Nie no, czadowo to wygląda. Ale to jest większe niż się spodziewałam. Remove this protector card before using. No co ty nie powiesz? Tak, tak. O, wyjęłam. Dobra. I teraz mam coś takiego. Nie, no naprawdę to jest super. Tylko muszę się z tym ogarnąć. Ja to działam. Pull the cord to power on and off. Okej. Tylko muszę uważać, żebym tego nie wyrwała, bo też się tego obawiam, że mogę to zrobić. Dobra, najpierw przeczytam instrukcję obsługi, pewnie, która jest dostępna jedynie po angielsku, wiadomo. I zobaczę, jak to jest przy pierwszym użyciu. Wow, chyba tak to ma być. Dobra, teraz instrukcja obsługi. Ale, o matko. Dobra, myślałam, że poplątałam kabel, na szczęście nie. Instrukcja obsługi wydaje się prosta. Po prostu się ciągnie za to. Płyty potrzebuję. Dobra, to może tą płytę, którą kupiłam jako pierwszą K-popową, czyli ITZY. Po co ja to zamknęłam? Tylko może zanim dam tą płytę do środka. Nie mam tu kontaktu. Jest przy oknie dopiero. Dobra, tutaj mam kontakt. Może na chwilę wywalę to. Tak na szybki wypadek i podłączę. Dźwięk jest. Okej, tak next, press mode. Okej, dobra. Aha, dobra, płytę muszę włożyć. Dobra, płyta włożona. I teraz wciskam mode. Działa! Wow, działa! Nie wiem, że działa! Jest, ale to fajnie wygląda! Yeah! Aż mi się przypomina, jak pierwszy raz słuchałam tej płyty. Ale czas, dobra, super! I cieszę się, że akurat tą płytę pierwszą otworzyłam. We party all day! Nie no, odtwarzacz świetnie działa, naprawdę. Jestem bardzo z niego zadowolona. Bardzo, bardzo, bardzo jestem z niego zadowolona. Jeśli chodzi o dźwięk, naprawdę dobrze wszystko słychać, bez żadnych szumów, wszystko wyraźnie, czysto, pięknie, leci muzyka. Naprawdę jest cudownie. Tylko niestety już płyta się skończyła. Jedna z moich ulubionych płyt. I jak przepięknie to estetycznie wygląda wszystko. O matko, super. Widzę, że radio też spokojnie działa. No, działa wszystko. Jakaś inna stacja? Tylko ciężko jest tu wybrać. Strasznie ciężko jest tu wybrać te wszystkie te stacje. No, fajna piosenka. Dobra, czyli radio działa jak Bluetooth. Chyba jest podłączone z Bluetoothem, ale oczywiście do tego muszę użyć komórki. Właśnie podłączyło się z moim telefonem, właśnie tym, którym akurat teraz nagrywam. I zobaczę, jak to będzie działać. Wszystko zobaczyłam, czyli normalnie CD odtwarza, płyty odtwarza normalnie, radio też działa dobrze, Bluetooth, połączenie z Bluetoothem działa genialnie. Jestem z tego bardzo zadowolona. O, super. Tak na rozweselenie. Jutro powinna mi przyjść nowa płyta. No i następnego dnia już mi przyszła. Tym razem zamawiałam z Inuki. Zamawiałam z Inuki między innymi dlatego, że po pierwsze było dostępne, a po drugie, że było taniej. Nawet z wysyłką zapłaciłam taniej niż bym zapłaciła na K-popowo, jakby były dostępne. Jeden z starszych albumów BTS. Jeszcze RM miał ksywę Rap Monster, jeszcze używał. Second mini album. Jak się otwiera, wow. To jest przyczepione. Znowu trafi mi się jean. Ale fajna jest ta grupowa. On się urodził 4? Bardzo blisko mamy siebie urodziny. Ja mam 5. I naklejki. O, ale fajne. Jakie słodkie. Jestem zadowolona z tego albumu. Ale jest pięknie wykonany. Solidny. Nie, no cudny jest.
Teraz jakoś się wzięłam na te płyty, bo bardzo chcę zapełnić swoją kolekcję. Nie no, super. Taka drobna rzecz, nawet niewiele kosztowała. Jeśli chodzi o jej funkcję i to jak właśnie estetycznie wygląda, to myślę, że wcale nie było to drogie. Myślę, że właśnie taki odtwarzacz warto kupić. Mhm. No to mam nadzieję, że fajnie się oglądało mojego wieczornego vloga. Teraz kładę się spać. Kogo ja oszukuję, jest dopiero za kwadrans 23. Ja tak naprawdę teraz dopiero się kładę spać po 4 w nocy. Wstaję o 10 zawsze, codziennie. Jakoś ogólnie się wysypiam. Bo tak naprawdę nawet w czasie tej kwarantanny nie chce mi się nawet spać. To jest okropne. A uwielbiam spać. A dobra, to do zobaczenia w następnym filmiku. Pamiętajcie, dbajcie o siebie i życzę dużo, 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 dużo zdrowia. Uważajcie na siebie. Do zobaczenia. Mhm. Tak. O, oj.